mam swoje ulubione miejsce modlitwy. To jest kaplica w Domu Ruchu Światło Życie, bardzo blisko tabernakulum. Bardzo lubię się tam modlić, bardzo lubię tam po prostu być i spędzać czas z Panem Jezusem, przed Nim, w Jego obecności. To jest moje ulubione miejsce do modlitwy. W nim się dobrze czuję i w nim dobrze mi jest z Panem Jezusem. Dzisiejszy psalm, który Kościół daje nam do rozważenia, psalm 48, mówi również o tym, że Bóg ma swoje ulubione miejsce, że Bóg ma swoją górę, że Bóg ma swoje miasto, że Bóg ma swój zamek, w którym przebywa. Bóg również ma swoje ulubione miejsce przebywania, swoje ulubione miejsce do spędzania czasu, moglibyśmy tak powiedzieć. I ten psalm mocno mi mówi o tym, że ulubionym miejscem Pana Boga jest Twoje serce, Twoje i moje serce. Bóg uwielbia w nim przebywać, Bóg uwielbia w nim spędzać czas, Bóg uwielbia w nim spotykać się z człowiekiem, z Tobą, ze mną. Bóg uwielbia tam przebywać. Bóg źle się czuje, kiedy jest stamtąd wyganiany przez grzech, przez brak wiary, przez nieufność, przez brak miłości. On lubi przebywać w tym miejscu, lubi spędzać tam czas. Dobrze jest odkryć, że moje wnętrze jest właśnie miejscem, w którym Pan Bóg ma upodobanie. Szczytem pragnień Pana Boga, szczytem Jego marzeń nie jest przebywanie w zimnych kościołach, w zamkniętych, metalowych tabernakulach. Szczytem Jego marzeń, szczytem Jego pragnień jest przebywanie w Twoim i w moim sercu. To jest Jego ulubione miasto, to jest Jego ulubiony zamek, którego On chce bronić, którego On chce być strażnikiem i którego On chce być gospodarzem.